Witamy Państwa ponownie po krótkiej przerwie, a przed nami druga część naszego webinarium, czyli debata na temat tego, w jaki sposób będziemy mogli o rolnictwie i o produkcji zrównoważonej mówić w praktyce, jak to wygląda w tej chwili w gospodarstwach rolnych, w firmach przetwórczych, w wszystkich tych aspektach, z którymi trzeba się zetknąć, żeby wdrożyć te działania praktyce i je realizować. A ze mną, zapowiadanie już wcześniej goście, pozwolę Państwu, że przedstawię. Tuż po mojej lewej stronie pan Jarosław Wańkowicz, dyrektor do spraw zarządzania surowcem Farmtrade Poland SA. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dalej pan Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agrobanku BNP Paribas. Witamy serdecznie ponownie. I jest z nami także w studiu pan Łukasz Hase, rolnik indywidualny, firma Hase Farm, gospodarstwo Hase Farm, który produkuje między innymi ziemniaki w swoim gospodarstwie. I także jest pan członkiem Stowarzyszenia Producentów Ziemniaków. Bardzo miło państwa gościć, a z nami to nie wszyscy nasi goście, bo oprócz tego, że mamy gości w studiu, mamy także gości, którzy są z nami online. Witam serdecznie pozostałych trzech naszych ekspertów, uczestników naszej debaty, a są z nami pan Marcin Sokołowski, menedżer zabezpieczenia jakości i zrównoważonego rozwoju surowca z OSI Food Solutions. Dzień dobry. Jest z nami także pan Piotr Kotowski, produkt menedżer Timag Agropolska. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. I jest z nami także pan Piotr Nowacki, kierownik usług żywnościowych SGS Polska. Witamy ponownie. Przed chwilą widzieliśmy się także tutaj na prelekcji. Czy my się słyszymy i widzimy, panowie? Pytanie techniczne. Tak, jak najbardziej. Tak, my panów troszeczkę słabo słyszymy. Poprosimy reżyserkę, żeby troszeczkę dać tutaj głośniejszy sygnał do studia. Jesteśmy gotowi? W takim razie, panowie, poruszyliśmy podczas tej naszej pierwszej części kilka aspektów, oczywiście z uwagi na ograniczony czas, w taki bardzo skrótowy sposób, i teraz jest też dobry czas na to, żeby to pogłębić, pochylając się bliżej nad praktyką. Pierwsze pytanie, które mam, je kieruję do wszystkich państwa, bardzo proszę, żeby każdy z panów teraz do niego się ustosunkował. Mianowicie mówiliśmy o produkcji zrównoważonej w rolnictwie, która jest tym, co już tutaj w tej chwili się dzieje i za chwilę jej rola w rolnictwie będzie jeszcze większa. A na ile ona jest w tej chwili tym, co dla tych gospodarstw produkcyjnych w Polsce, i tu przypomnę, że są różne szacunki podawane, między 400 a 450 tysięcy gospodarstw rolnych w Polsce, które są tymi stricte produkcyjnymi, bo tak zarówno wiem, że i bank ma takie dane, jeżeli chodzi o liczbę gospodarstw, podobnie też wyszło w ostatnim naborze ARiMR do pomocy nawozowej, tam też wiadomo, że te gospodarstwa, które się o tą pomoc starały, to są te gospodarstwa produkcyjne, więc na ile jest dla nich to jest coś, co już udało im się częściowo czy w praktyce w całości wdrożyć, a na ile jeszcze długa droga przed nimi i na ile jeszcze wiele rzeczy jest w tym zakresie do zrobienia. Chciałbym, żeby każdy z Państwa ze swojej praktyki, codziennych doświadczeń zawodowych do tego się króciutko odniósł. Zacznijmy może od pana Jarosława Wańkowicza. Więc jeśli mówimy o rolnictwie zrównoważonym, to tak naprawdę trudno jest powiedzieć, że wdrożenie zostało zakończone w gospodarstwie, ponieważ rolnictwo zrównoważone to jest ciągłe doskonalenie się. Więc myślę, że zero-jedynkowo powiedziałbym, że większość gospodarstw ma pewien zakres praktyk rolnictwa zrównoważonego wdrożonego w swoim gospodarstwie. Pewien zakres gospodarstw, szczególnie te większe, te duże, towarowe, mają dużo więcej takich praktyk wdrożonych. Natomiast samo rolnictwo zrównoważone wymaga cały czas poprawy, cały czas dążenia do zwiększenia efektywności, do zwiększenia ochrony środowiska, produkowanie z większą akceptacją społeczną. Więc odpowiadając krótko, myślę, że tak, w większości gospodarstw są wdrożone te praktyki, ale długa przed nami, bo to jest niekończąca się opowieść. Pan Maciej Piskorski. To ja będę miał pewnie trochę odmienne zdanie, bo ja uważam, że jesteśmy na początku drogi, ale to bardzo dobrze, bo ważne jest pięknie się różnić. Natomiast w tym przypadku uważam, że będziemy na początku, tak jak patrzymy też ze strony składanych wniosków kredytowych, to często na nasze pytania właśnie o zrównoważoność jakiejś praktyki, to faktycznie wygląda to, no raczej, ale o co chodzi? Znaczy to jest, ja to nie jest też do końca w konflikcie z tym, co powiedział pan Jarek, dlatego że jedno to jest świadomość mam, bo to pewnie może być też pytanie tutaj do pana z SGS-u, na ile mamy gospodarstw certyfikowanych, i tu się okaże pewnie, że nie jest to na pewno
istotna liczba. Z drugiej strony to, co gospodarstwa wdrażają. I tu na pewno faktycznie jest dużo lepiej. Kwestia jest pewnie tej świadomości, więc myślę, że to webinarium też pokaże, że może każdy dzisiaj wróci do, może nie dzisiaj, może jutro, bo dzisiaj to już może być za dużo tego zrównoważoności, ale jutro wróci i zastanowi się faktycznie, a może ja to robię i może to mam i mogę pójść krok dalej. Więc z mojej perspektywy myślę, że jesteśmy na początku. Natomiast bardzo dobrze, że zaczynamy takie rozmowy, takie debaty, bo one pozwolą poukładanie gospodarstwem rolnym w głowie, w którym kierunku powinienem iść i czy faktycznie to jest dobry kierunek. I to samo pytanie do pana Łukasza Hase. Czy jest jeszcze czas, żeby się na to przygotować, czy już nie ma czasu i trzeba niezwłocznie się do tego... Przychodzi ogromną transformację i już nie ma to czasu. Trzeba to robić i to jak najszybciej, trzeba w to wchodzić. Tak jak pan mówi, może nie wszyscy o tym wiedzą, co robią, ale gospodarstwa specjalistyczne, czyli ziemniaki, warzywa i tak dalej, w dużej mierze już to posiadają. Oni wiedzą, o co chodzi i wiedzą, że trzeba to robić, że to jest jedyna słuszna droga, bo ekologiczną żywnością nie wykarmimy świata. Poza tym to ekonomicznie się opłaca. To jest bardzo ważne, że naprawdę ogranicza się koszty. Widzimy nagle, że plony wcale nie muszą być najwyższe, może jednak zmniejszyć plony, ale będzie efektywność dużo większa finansowa na końcu, tak? Także warto to robić, na pewno warto. Do tej efektywności wrócimy jeszcze w kolejnym pytaniu, ale to samo pytanie pierwsze jeszcze do naszych gości online. Bardzo proszę, pan Piotr Kotowski, jaka jest pana ocena tego miejsca w procesie, w którym jesteśmy? Mają jeszcze polscy rolnicy czas, czy tego czasu już nie ma? To znaczy, myślę, że ten czas tak naprawdę biegnie cały czas bardzo mocno do przodu i trzeba te decyzje podejmować bardzo szybko. Niemniej jednak myślę, że przede wszystkim chodzi o kwestię świadomości, bo to, co tutaj zauważył pan Maciej, czasami jest pytanie, ale o co chodzi? I tak naprawdę część rolników z racji tego, jaka jest sytuacja rynkowa, weszło już w to gospodarowanie zrównoważone, ograniczając i tak naprawdę wpływając na coraz bardziej racjonalne nawożenie, dbanie o glebę, więc ci rolnicy rzeczywiście poczyniają już te kroki. Teraz chodzi o to, żeby to robić w pełni świadomie i rzeczywiście zastanowić się nad tą rozsądnym gospodarowaniem między tym, jak zarządzamy nawożeniem, ochroną, poziomem plonowania, bo do tej pory często było tak, że odwiedzając naszych rolników, każdy się ścigał w wydajności. Myślę, że dzisiaj tak naprawdę nie trzeba się ścigać w wydajności, ale trzeba się ścigać właśnie w opłacalności i w rozsądnym zarządzaniu. Dziękuję. A pan Marcin Sokołowski, jaka jest pana ocena tej sytuacji? Proszę Państwa, no tutaj moi poprzednicy w zasadzie powiedzieli już większość rzeczy i odpowiedzieli na to pytanie. Ja mogę jedynie konkretnie posłużyć się przykładem z naszej firmy, ponieważ my mamy swój prywatny standard zrównoważonego rolnictwa, jeśli chodzi o produkcję wołowiny, który wdrażamy od bardzo wielu lat w Polsce, a od roku 2019 ma on status zrównoważonej produkcji wołowiny. Tak więc mogę powiedzieć, że no na dzień dzisiejszy na 30 tysięcy gospodarstw, które sprawdziliśmy w tym zakresie w Polsce, gdzie zmierzyliśmy zgodność praktyk, które są tam prowadzone w stosunku do naszego standardu, no to na dzień dzisiejszy stopień zgodności mamy około 70%. Tak więc to pokazuje, że ciągle jest sporo do zrobienia. Natomiast potwierdza się to, co moi poprzednicy mówili, że część wymagań zrównoważonego rolnictwa w Polsce już mamy. Bardzo często jest to robione nieświadomie, ponieważ są to po prostu jakieś dobre praktyki rolnicze, które są od wielu lat przez rolników świadomych prowadzone. Jeśli chodzi no, o to, czego generalnie brakuje, no to w przypadku gospodarstw utrzymujących bydło w Polsce największym problemem jest trzymanie bydła na uwięzi. Jest to takie jedno z podstawowych kryteriów właśnie zrównoważonej produkcji wołowiny. Tutaj no, wszystkie standardy światowe mówią jasno, one się opierają na 5 wolnościach dla zwierząt, a jedna z nich właśnie mówi o tym, że zwierzęta muszą mieć możliwość wykazywania naturalnych zachowań i z tego powodu właśnie zrównoważona produkcja zwierzęca zakłada, że zwierzęta nie mogą być trzymane na uwięzi. I last but not least, pan Piotr Nowacki, bo tutaj też z pana strony w prelekcji było sporo o tej kwestii tego, czym jest certyfikat, na czym polega.
I to też jakby wynika z wcześniejszych naszych tutaj wypowiedzi, że tak naprawdę wiele z tych praktyk, które są w ramach danego certyfikatu, rolnicy już w swoich gospodarstwach realizują, ale albo nie mają tego w komplecie, albo nie są do końca świadomi tego, że już zbliżają się do tego procesu, nawet nie do końca będąc tego świadomymi. Tak, znaczy podstawową kwestią, o której trzeba pamiętać, jest to, że zależy jak na to patrzeć, ale ja jako optymista spoglądam, że jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że jesteśmy w Unii Europejskiej. A szerzej jesteśmy w tym regionie świata, gdzie praktyki rolne są bardzo zaawansowane, wdrażane są najnowocześniejsze rozwiązania, jakie na rynku, w sektorze rolnym funkcjonują. A co za tym idzie, statystyczny polski producent rolny, realizując po prostu swoje codzienne zadania zgodnie z literą prawa, spełnia ogromną rzeszę tych elementów, które przez rolnictwo zrównoważone są przewidziane. I tak jak pan Marcin Sokołowski powiedział, 70% zgodność, myślę, że to jest taki rzeczywisty obraz tego, jak to rolnictwo zrównoważone w Polsce w tej chwili wygląda. I wielu producentów zupełnie nieświadomie bardzo dużą liczbę tych wymagań ma faktycznie wdrożonych w swoich gospodarstwach, realizuje z pełnym powodzeniem. Brakuje tylko tego ostatniego, no może nawet no nie ostatniego, ale tego dużego kroku w postaci podjęcia decyzji, ok, przymierzę się, zobaczę jak to wygląda, bo wiele gospodarstw tak naprawdę nie wie na jakim jest etapie i nie bardzo jest w stanie sobie odpowiedzieć rzetelnie, ok, czy mi się to opłaca krótkoterminowo, bo długoterminowo wszyscy mówią, że tak, no ale ok, co ja muszę zrobić, jakie będę miał do poniesienia koszty, jakie są te nakłady, które trzeba będzie włożyć, żeby rzeczywiście osiągnąć ten jakiś stan minimum, który chcę osiągnąć, z którego będę rozliczany przez odbiorców. Natomiast no, w mojej ocenie kogoś, kto odwiedza dosyć dużo gospodarstw rolnych w ciągu sezonu, różnych gospodarstw, bo mówimy zarówno o gospodarstwach typowo towarowych, specjalizujących się w produktach zbieranych kombajnowo, ale są to też specjalistyczne gospodarstwa warzywnicze, sadownicy. No, zdecydowanie ta świadomość u producentów jest, tylko często, gęsto, no właśnie ona jest troszeczkę nieświadoma, ta świadomość, bym powiedział, czyli dobre praktyki to oni rzeczywiście znają, oni we wszystkim są zorientowani, gdy pytać o szczegóły, natomiast samo hasło rolnictwo zrównoważone i co za nim idzie i co się pod tym pojęciem kryje, no z tym cały czas rzeczywiście jest jeszcze słabo i wymaga to dosyć dużej pracy, by wielu producentom po prostu uświadomić, co już mają i muszą utrzymywać, gdzie muszą się troszeczkę poprawić, a w których elementach no mają po prostu jeszcze do zrobienia spory odcinek zadań, żeby dojść do tego punktu satysfakcjonującego wszystkich dookoła, a w dłuższej perspektywie tak naprawdę korzyści dla nas wszystkich dookoła. No, to, co się dzieje za naszymi oknami, jako różnego typu anomalie pogodowe są bezsprzeczne. Możemy się spierać, jakie są powody tych anomalii, natomiast one są i rolnictwo zrównoważone jest jednym też z elementów uodparniania gospodarstw na różnego typu nieprzewidziane sytuacje. I temu też służy nasze spotkanie, żebyśmy tę wiedzę popularyzowali, upowszechniali, bo są to rzeczywiście rzeczy, które są i będą dla rolników ważne, ale zostanę jeszcze na chwilę przy panu, panie Piotrze, i do pana skieruję, od pana zacznę drugie pytanie, bo weszliśmy w kwestię certyfikatów, w tym wiemy, że rolnicy muszą w tym kierunku podążać, część robi to już podświadomie, część zapewne za chwilę zapragnie się w tym systemie znaleźć. Powiedział pan o systemach certyfikacji, o tym jak je robić i teraz no, będzie, podejrzewam, wzmożone zainteresowanie kwestią tej certyfikacji. W jaki sposób jeszcze można tą wiedzę o tym, jakie mamy certyfikaty, jak je zdobyć, jak przez ten proces przejść, w jaki sposób można to upowszechniać i jak pan to ze swojej strony realizuje w praktyce? To znaczy tak, no my jako jednostka certyfikująca, nie ukrywam, mamy troszeczkę ograniczony wachlarz możliwości edukowania, nazwijmy to, odbiorców naszych usług, bo no wpisane jest to niejako w wymagania większości systemów certyfikacyjnych, że osoba, która wykonuje ocenę lub bierze udział w procesie oceny, czyli w procesie certyfikacyjnym, nie mogła być zaangażowana w żadne konsultacje, w żadne szkolenia celowane, tak to nazwijmy. Rzeczywiście my jako jednostka sporadycznie organizujemy szkolenia otwarte, informacyjne, na przykład gdy zmienia się jakaś wersja standardu i uważamy, że warto jest poinformować odbiorców tego standardu, ale też samych zainteresowanych, że pewne zmiany zachodzą i należy się do nich przygotować. Natomiast no,
naszą rolą tak naprawdę nie jest przygotowywać i nie jest wdrażać ani jakoś intensywnie szkolić producentów rolnych. Ta rola powinna być zdecydowanie gdzieś indziej. No i tak, z jednej strony mamy przetwórców żywności, którzy mają żywotny interes w tym, aby te kryteria zrównoważonego rozwoju były przekazywane w dół do producentów, żeby producenci mogli się z nimi na początek zapoznać, a dalej długoterminowo wdrażać sobie te wymagania. Po drugiej stronie mamy różnego typu konsultantów, specjalistów, od agronomów, przez specjalistów żywienia zwierząt, od hodowców branżowych, więc uważam osobiście, że ta rola kształcenia niejako postaw producentów wobec rolnictwa zrównoważonego, jak i też edukowania, czym to rolnictwo zrównoważone w sensu stricte jest, no ta rola powinna dziś spoczywać na z jednej strony stowarzyszeniach branżowych, no z drugiej strony na pewno firmy przetwórcze też muszą się w to zaangażować i nie ukrywam, bardzo wiele firm się dosyć mocno angażuje. To, co w mojej prezentacji wspominałem, przejawem takiego zaangażowania są te programy własne, które wiele firm posiada, chociażby to, co pan Martin Sokołowski z firmy OSI wspominał, mają własny program audytów, mają własny program tak naprawdę regulujący, jakie wymagania producent powinien w idealnym scenariuszu spełniać. I to jest już narzędzie dla producenta, aby się z pewnymi wymaganiami z obszaru zrównoważonego rolnictwa zapoznać, móc się do nich odnieść i zobaczyć, ok, w tych obszarach już spełniam to, co jest ode mnie oczekiwane, w innych mam rzeczywiście braki. No, odpowiedzią dodatkowo niejako na tą pustkę w obszarze no, możliwości edukacji, jeżeli chodzi o rolnictwo zrównoważone, było powstanie stowarzyszenia ASAP, którego między innymi moja firma jest członkiem. Stowarzyszenie stworzyło całą platformę, tak zwaną Akademię ASAP, gdzie przygotowane są w formie tak zwanych lekcji po prostu materiały, począwszy od zwykłych infografik i tekstu, z którym można się zapoznać. Dodatkowo interaktywne filmy, to może przesadzam, ale filmy, które można obejrzeć, w których można posłuchać o konkretnych rozwiązaniach, gdzie producenci, którzy mają różnego typu już kryteria zrównoważonego rozwoju lub też w ogóle zrównoważony rozwój jest dla nich normalnością i codziennością, mówią o tym, jak z pewnymi problemami sobie radzili, w jaki sposób pokonywali pewne bariery, które gdzieś ich specyfika produkcji rzucała im pod nogi versus to, czego gdzieś tam sobie to literaturowe rolnictwo zrównoważone oczekuje. Także no, tak, zgadzam się, jest wiele do zrobienia w tym temacie, natomiast no, są inicjatywy na rynku z jednej strony, z drugiej strony z całą pewnością też sporo dobrego robią firmy, które odbierają płody rolne, natomiast no, nie zmienia to faktu, że gdzieś na pewno to rolnictwo zrównoważone, szczególnie przez pryzmat zmian w legislacji unijnej, które widać na horyzoncie, na pewno powinno być dosyć głębiej potraktowane, jeśli chodzi o szkolenia dla producentów i ta świadomość powinna być rzeczywiście być może gdzieś ze szczebla legislacyjnego wdrożona. Nie mam pojęcia, czy miałyby to robić ODR-y, czy jakakolwiek instytucje, natomiast tak, tej wiedzy moim zdaniem troszeczkę brakuje i pomijając te inicjatywy typu właśnie Stowarzyszenie ASAP, tych inicjatyw jest po prostu za mało. Inicjatyw jest mało, ale one są, bo tu nawet Państwo obecni w studiu, patrzę na Pana Jarosława i na Pana Macieja, robią sporo, żeby tę wiedzę wśród rolników też rozpropagować, ale mówiliśmy o certyfikatach, bo to się pojawiło też w naszych pytaniach od widzów, o kwestie ekonomiczne. Wiemy, że w tym kierunku trzeba iść, wiemy, że potrzebny jest certyfikat, taki lub inny, ale jest potrzebny. No i teraz, czy to się będzie rolnikowi opłacać lub czy już możemy powiedzieć z pewnością, że posiadanie certyfikatu to jest konkretna korzyść dla gospodarstwa rolnego, ponieważ dzięki temu można na przykład osiągnąć wyższą cenę za produkty rolne, które się sprzedaje, bo taki certyfikat wtedy wpuszcza go na czasami niedostępny rynek. Panie Jarosławie, to jest pytanie do Pana. Jaka jest Pana doświadczenie, perspektywa z punktu widzenia Pana doświadczenia pracy w FarmFleet, która z żywności z rolnikami współpracuje? Jaka jest Pana ocena tej sytuacji? Sytuacja wygląda w ten sposób. To jest tak, że ja to mówię często tak, że duży może więcej, więc my po prostu współpracując z dostawcami, współpracujemy z ponad 100-120 dostawcami, producentami ziemniaków, bezpośrednio z nimi pracujemy. Staramy się zachęcać ich do wprowadzania praktyk zrównoważonego rolnictwa, staramy się zachęcać do certyfikacji, stawiamy takie wymogi i też staramy się w tym samym czasie promujemy to. To właśnie, czy ktoś się opłaca? Tak, powiem, opłaca się, ponieważ my zmieniając ceny jakieś kontraktowe na surowiec, zawsze mówimy, że
cena po zmianie jest ceną z certyfikacją, a na przykład cena przed zmianą zostaje ceną, która jest bez certyfikacji. Więc literalnie od zeszłego roku, o ile dobrze pamiętam, mamy różnicę 100 zł za tonę ziemniaków dostarczonych do fabryki, które są ziemniaki certyfikowane versus które są niecertyfikowane. Więc tak to wygląda u nas w praktyce. Natomiast chciałbym powiedzieć, dlaczego też tak robimy, bo robimy to po to, żeby jakby szerzyć te praktyki nie tylko wśród naszych dostawców. Dlatego też razem wspólnie z innymi firmami zawiązaliśmy stowarzyszenie. Staramy się dzielić tą wiedzą bardzo, bardzo mocno. Staramy się to promować, ponieważ może przewrotnie trochę, nie, Fanfrizz nie zbawi świata, jeśli przestawimy 120 rolników w Polsce na rolnictwo zrównoważone. Natomiast możemy zmienić cokolwiek, jeśli tych 120 rolników będzie promotorem w swoich miejscach, gdzie produkują i pozostali rolnicy będą od nich pobierać najlepsze praktyki. My razem, dzieląc się z innymi firmami, z którymi tu dzisiaj też większość z tych firm jest na tym webinarium. Promujemy to razem, wychodzimy razem, dzielimy się tą wiedzą. Ta ASAP Akademia, którą żeśmy tam uruchomili w ramach stowarzyszenia, dzielimy się tą wiedzą, żeby każdy miał dostęp za darmo do tej wiedzy. Idea jest taka, żeby to było pole niekonkurencyjne. Coś, że jeśli w przyszłości produkujemy żywność, żebyśmy ją wszyscy produkowali w sposób zrównoważony i nie była to opcja, na której konkurujemy. To musi być po prostu podstawa. Powiedzieliśmy, jak to wygląda z perspektywy przetwórcy, odbiorcy płodów rolnych, a teraz chciałbym zapytać rolnika, jak podejście do certyfikacji, do zrównoważonego rolnictwa wygląda w praktyce, jak to wygląda na poziomie pana gospodarstwa i produkcji, którą ma pan w gospodarstwie, może parę słów o tym, co pan w gospodarstwie produkuje. U nas w gospodarstwie produkujemy głównie zboża rzepak, następne to jest ziemniaki, burak cukrowy oraz kukurydza i troszkę grochu, że tak powiem. To są nasze główne uprawy, w których się specjalizujemy. Zaczęło się nasza certyfikacja właśnie z powodu produkcji ziemniaka, tak? Gdzie właśnie Fanfrizz zainicjował to, że warto to robić, że nauczy nas tego, pomógł nam, ruszyliśmy z miejsca, zmieniliśmy swoją świadomość, teraz już wiemy, że to jest jedyna słuszna droga. Trzeba trochę zmieniać swoje spojrzenie, swoją optykę, tak, na produkcję. Dlatego wprowadzamy najnowsze technologie po to, żeby zminimalizować koszty, tak, i utrzymać plon na poważnym, że tak powiem, poziomie. Jest to bardzo potrzebne. Co mogę dodać jeszcze z tego tytułu? Myślę, że to, jak pan Jarek powiedział, że my się nauczyliśmy tego robić, uczymy też naszych znajomych, przyjaciół, każdy do nas przychodzi, pyta, jak to robicie, dlaczego tak robicie, dlaczego już nie walczycie wyścigu szczurów, dlaczego nie walczycie o plony, żeby były jak najwyższe. Nie walczymy. Walczymy o to, żeby nam to efektywnie wychodziło, żeby nam to się finansowo spinało. I też widzimy to, że coraz więcej jest potrzeby, taki towar, tak? Towar, który jest certyfikowany, coraz więcej firm chce zapłacić za to więcej. Ponadto sieci handlowe zaczynają tego wymagać, tak? Czyli jeżeli ktoś już to ma, to już jest liderem, tak? Już nie uciekniemy od tego, trzeba w tym kierunku iść po prostu. Chcę trochę to rozszerzyć te wątki, które padły po stronie przetwórców i rolników i przejść do pana Macieja Piskorskiego, bo perspektywa ekonomiczna w przypadku jednych, drugich podmiotów jest bardzo istotna, bo ta presja kosztów jest po obu stronach. Koszty rosną ogólnie i one się zarówno dotykają rolników, jak i przetwórców. A jaka jest pana ocena, jak długo się możemy zmagać z taką sytuacją przejściową, kiedy będziemy musieli do tego celu dojść, jednocześnie mając tą presję rynków rolnych, presję ekonomiczną, inflacji i różnych wielu innych czynników, które sprawiają, że zarówno rolnicy, jak i producenci potrzebują stabilności finansowej, bo ona bez niej się po prostu ten proces nie uda. Myślę, że to będzie dłuższy okres niż krótszy, cokolwiek pod tym hasłem się kryje. I tak słuchając tych wypowiedzi, to trochę brakuje mi też tutaj, nie tyle, że w dyskusji, ale w ogóle stanowiska ministerialnego tak naprawdę, bo z reguły patrząc historycznie, jeżeli coś ma się wydarzyć w skali masowej, czyli nie w takiej, o której rozmawiamy tutaj, super praca Fanfrizza, super praca, współpraca z takimi rolnikami jak pan Łukasz, to musi być taki impuls od góry. Z reguły, jeżeli przechodziliśmy jakąś transformację, to z dużym naciskiem pewnych programów, pewnych dotacji, pewnych rozwiązań wspierających finansowo. Czy nasz bank, czy jakikolwiek inny, który wspiera polskie rolnictwo, sam tego też nie pociągnie. My mamy oczywiście dodatkowe wsparcie z
polegające na tym, że możemy obniżać koszty finansowania dla tych podmiotów, które są certyfikowane. Wcale właśnie nie ma ich zbyt wiele, więc tutaj znowu wracam do takiej kwestii, to tak naprawdę to ile my mamy gospodarstw certyfikowanych? Ja tego nie wiem. Może ktoś na webinar, ktoś z nas wie. Ja tego nie wiem. Wiemy, że czy jest to 350 czy 400 tysięcy gospodarstw wszystkich produkujących na rynek. Natomiast pytanie, jaki procent jest w tej chwili certyfikowanych? Tu pan Sasi fajnie powiedział, ok, według niego 70% z zakresu bydła wygląda to mimo wszystko całkiem optymistycznie. Natomiast z jednej strony długi okres czasu, ponieważ przejście procesu certyfikacji pewnie nie jest zbyt krótkie, więc tutaj to przygotowanie, może audyt zerowy, wprowadzenie audytu zerowego, czyli to, co tu też było powiedziane, to właściwie gdzie ja jestem? No, wszyscy mówią dookoła, że większość gospodarstw rolnych to prowadzi, no ale ktoś musi wejść i zrobić audyt zerowy. Może audyt zerowy, może wsparcie ze strony faktycznie państwa, jeżeli mielibyśmy do 400 tysięcy gospodarstw uderzyć z audytem zerowym i sprawdzenie, gdzie jesteś albo gdzie masz iść, no ani nie zrobi tego Fan Fritz, ani nie zrobi tego BNP Paribas, ani nie zrobi tego żadna z tych instytucji, która tutaj nie dźwignie tego finansowo. Więc tak naprawdę zróbmy taki punkt zero, gdzie my jesteśmy. Ale to musi według mnie być złączone. ASAP świetnie, świetna inicjatywa, też jesteśmy członkami ASAP-u. Natomiast tutaj bez takiej dużej roli, również PWR-u jako wydawcy i za to też dzięki, że zdecydowaliście się to zorganizować, mówmy, ale spróbujmy złapać punkt zero, gdzie my jesteśmy w tej chwili. To musi być kawał takiej wspólnej pracy, która może ocenić, gdzie jesteśmy. Natomiast wracając jeszcze raz do tego pytania, dlatego uważam, że nie do końca wiem, czy to będzie długo, czy krótko, bo ja też nie jestem przekonany, czy my wiemy wszyscy, gdzie my jesteśmy dzisiaj, czyli gdzie mamy punkt zero. To jest jeden z najtrudniejszych aspektów, ta świadomość. To, co ja powiedziałem, że pewno większość gospodarstw ma, ale nieświadomie. I teraz można by powiedzieć sobie, dlaczego certyfikujemy gospodarstwa, ponieważ to jest taki moment troszeczkę wymuszony przez biznes, żeby udowodnić, pokazać i na zewnątrz, natomiast też taki samodyscyplinujący dla firm czy dla gospodarstw, które to muszą zrobić. No to jest tak, że jeśli trzeba coś przygotować, jakieś kalkulacje, zestawienia, no bo jeśli chodzi o rolnictwo zrównoważone, to nie jest tylko czyste zapisy z bezpieczeństwa żywności. Tam trzeba udowodnić, że się posiada przynajmniej jakiś tam biznesplan, wizję na gospodarstwo, to znaczy, że trzeba pokazać, że rejestruje koszty, jestem świadomy kosztów, przychodów i tak dalej, i tak dalej. To jest w ogóle, sam ten proces już jest taki dużym krokiem do przodu, ponieważ jeśli ktoś jest świadomy od A do Z tego, co robi i jaki to ma wpływ, jaki wpływ ma otoczenie dzisiejsze na jego funkcjonowanie, no to jesteśmy na tej drodze, której chcielibyśmy być. Pan Łukasz Hasa, jest bardzo ważne nawet dla każdego rolnika, bo często ludzie pracują bardzo mocno, intensywnie na rolnictwie, ale na końcu nie wiedzą, czy zarabiają tak naprawdę na zbożu, czy na ziemniakach, czy na czym. I jeżeli jest taki audyt, to wymusza na tobie, żebyś ty policzył, pokazał i nagle widzisz, o kurczę, myślałem, że zarabiam na tym najwięcej, a się okazuje, że jednak nie, zarabiam na czymś innym dużo więcej, tak? To jest bardzo ważne dla samego świadomości swojej, wewnętrznej, tak? Co robić, jak robić? I pomijając wszystkie aspekty, mówię znowu te ekologiczne, tak? O tym, że dbamy o świat, o środowisko, to jednak ciągle jest ważne to, żebyśmy zarabiali, tak? Jako rolnicy. To skoro mówiliśmy o perspektywie rolnika, o ekonomii, to korzystając z tego, że mamy w naszym gronie eksperta, pana Piotra Kotowskiego z TIMAK Agropolska, to kolejne pytanie kieruję do pana, no bo produkcja roślinna, agrotechnika to jest podstawa w tym zakresie. No i tutaj nawet takie pytanie padło dzisiaj w kontekście webinarium. Jeśli produkcja zrównoważona, to znaczy, że co? Bez nawozów? Bez środków ochrony roślin, więc z pana doświadczenia, w jaki sposób te założenia produkcji zrównoważonej żywności można wykorzystać na poziomie praktycznym z zastosowaniem tego, co mamy na rynku i jak w ogóle do tego podejść na poziomie stosowania nasion, środków ochrony roślin, nawozów, całego tego procesu agrotechnicznego?